Przez okienko Pankracego świat jest psiejski, czarodziejski. Przez okienko Pankracego do was się uśmiecham dziś. Więc zapraszam na spotkanie i na wspólne oglądanie ze mną, czyli z psem Pankracym, z czarodziejskim psem. Widziałeś, pan Kratku? Przed chwilą był reportaż z tego koncertu, na którym śpiewałem naszą piosenkę. Psie telemele. No. Szkoda, że beze mnie. No, przecież wtedy biegałeś po podwórku, czy nie wiem, co tam jeszcze robiłeś. No, zapomniałem. A, widzisz, zapomniałem. No, nic dziwnego, ten koncert był 3 tygodnie temu, więc mogłeś zapomnieć. Dawno, co? Dawno. A, teraz co? Teraz przed nami wakacje. Jej. Oj, tak, tak. Jej, a co ja siedzę? Przecież my mamy kupę roboty. Zaraz, zaraz. Pan Kratku, czy ty pomyślałeś, czy my już wszystko zabraliśmy na te wakacje? Bo to strasznie dużo tych rzeczy było, trzeba zapamiętać, jeszcze co? Jeszcze chyba nie wszystko. No, a czego nie wzięliśmy? Tę małą poduszeczkę, którą dostałem od Michałka z Bydgoszczy. Poduszeczkę od... Nie, wziąłem poduszeczkę od Michałka. Wziąłem. Zapakowana. A kredki? Kredki też wziąłem. Też. Co jeszcze? A piosenki? Piosenki też... Jakie piosenki? Piosenki. Ach, piosenki! Nie, piosenek nie wziąłem. Zaraz, rzeczywiście trzeba wziąć kasetę z piosenkami tak, naszej... Musimy ją zabrać, ponieważ jeśli na przykład pan będzie miał chrypkę, tak? Aha. I nie będzie pan mógł śpiewać ze mną, to sobie wtedy posłucham. No, to sobie posłuchasz. No tak. Dobrze, to weźmiemy tak. No nie, Kratku. Nie? A przecież jak bierzemy kasetę, to będziemy musieli wziąć i magnetofon. No oczywiście, to logiczne. Że ta torba będzie za chwilę taka pękata. Ale jeszcze, wie pan. A nic już nie bierzemy. Ale tylko jeszcze ale okno. Nie, okna nie bierzemy, dlatego że okno, za chwilę będziemy musieli zamówić jakiś wagon towarowy, a nie... Zaraz, jakie okno? Dlaczego okno? Czyś ty zwariował? Po co mamy nam okno? No okno. Nie, pan Kratku, ja już nie mogę. Ale bez okna ani rusz? Ale jak ani rusz bez okna, co ty... Okienko, no dobrze. Ono przecież nie jest ciężkie takie, a pan mi jeszcze wszystkiego nie przeczytał. Dobrze, okienko się, mam nadzieję, że się zmieści. Tak, nie przeczytałem ci, tu jeszcze muszę ci przeczytać o kowbojach i o słoniu i o tej strasznie zarozumiałej żabie. Przecież chyba nie o mnie. No właśnie, pan Kratce, a co z nim? No, zabieramy go ze sobą? Gdybyśmy go zostawili, mógłby zupełnie wyschnąć z tęsknoty. No ale jak go zabierzemy? Przecież do walizki się już na pewno nie zmieści. To już murowane. No. To co? Wiem. No co? Do słoja go ciach. Jak to do słoja go ciach? No, niby można go dosłać, ale a kto będzie niósł ten słój? Ha, przecież jedziemy samochodem. Ja mogę jechać na tylnym siedzeniu. Czy ty słyszałeś? Jedziemy samochodem? Na tylnym siedzeniu? No. Na tylnym siedzeniu, żaba w samochodzie. Jeszcze czego? No tak. Żaba, żaba, żaba. Zaraz żabę mam. Żaba, żaba, żab. Zaraz żabę złap. Żaba mieszka w wyobraźni, żaba darzy cię przyjaźnią. Zaraz żabę złap. Zaraz żabę złap. Jest zielona jak ogonek od pietruszki. Ma przepiękne, 4 bardzo żabie nóżki. Skacze na nich, jakby jakąś żabą była.
albo jakby wielka skocznia jej się śniła ogromna. A to nie jest miejsce na skakanie, bo to jest nasze ludzko przemieszkanie. O! Żaba, żaba, żab, zaraz żabę złap. Żaba, żaba, żab i zaraz żabę złap. No nie, przepraszam, ty słyszałeś to? Przepraszam, ale ja jeszcze żadnej żaby nigdy w życiu nie woziłem w samochodzie. Czego to doszło? No, na szczęście żaba nie jest taka duża. Żaba nie jest... No ale to jest żaba. Dobrze, już wezmę tę żabę, już niech jej będzie. No ale zaraz chwileczkę, pan Kratku, przecież tu jeszcze mamy innych domowników, przepraszam cię bardzo. A co z kotem, a co z papugą, przepraszam, no? Co no zrobimy? Właśnie, z kotem, z papugą. No właśnie, no a może by, słuchaj, a może by takich do babci sąsiadki na wakacje, co? Na przechowanie. Na przechowanie. Na szczęście tam nie ma żadnego psa. O, widzisz, nie ma psa. Zresztą przecież w zeszłym roku były na wakacjach u babci sąsiadki i jakoś było wszystko w porządku. Po spacerze pójdziemy i porozmawiamy z babcią sąsiadką. No i dobrze. A teraz? A teraz spójrz na nasze wyklejankowe portrety, znaczy twoje właściwie, wyklejankowe portrety, które dostaliśmy od pierwszoklasistów z Wejherowa. Bardzo ładne. Tylko pan się chyba pomylił. Ja się nigdy nie... Dlaczego nie? Się pomyliłem? Jak to się pomyliłem? bo pan powiedział od pierwszoklasistów, a przecież no to już są drugoklasiści. Ale to są właśnie... Haha, dzisiaj zdali do drugiej klasy, koniec roku szkolnego. No rzeczy... Wiesz, ty jesteś bardzo inteligentny. Ale zaraz, chwileczkę, no to Anitka z Kobylnicy, która nam przysłała swoje zdjęcie i pozdrowienia i różnych mnóstwo życzeń. Tak? Też już jest w drugiej klasie. Zobacz, bo to, o widzisz, jest tutaj na zdjęciu, o tutaj, gdzie palcem pokazuje i razem ze swoimi przyjaciółmi, też już drugoklasistami w szkole. No proszę. Czy to jest przyjemność wielka? Ach, mówię ci, pamiętam, zdać do drugiej klasy to jest przyjemność... Kolosalna. Może to jakoś uczcić. No, to uczci, pomerdaj do nich ogonem. Tak, z gratulacjami. O, już merdam i chcę wam powiedzieć, że okropnie jestem z was dumny. Ja też jestem z was bardzo dumny. To wspaniałe, że mamy takich wspaniałych przyjaciół, nie? Ja też wam gratuluję! Widziałeś, jak elegancko zachował się Marceli? No proszę. No. Przecież to ja go wychowuję. Moja szkoła. Twoja szkoła? No proszę, ja nie wiedziałem, że ty masz takie, aż takie zdolności. Proszę. Pedagogiczne. No pewnie. Tresura żab w domu, no nie. Pan to ciągle nie wierzy, wie pan. W co? Że jestem genialny. Moje stare, kochane psisko. Proszę? Co? Jakie? No mówię stare, kochane psisko moje. O, tylko nie stare tylko. No, na kochane się zgadzam, ale na stare nigdy. Nigdy, na stare dobrze. Nie. No to moje nie stare, niekochane psisko. Moje niekochane, nie stare psisko. Niestyrane. Moje kochane, nie stare, młodziutkie psisko. To zupełnie co innego, teraz jest tak lepiej. No to więc teraz moje nie stare, kochane, młodziuteńkie psisko, teraz niech sobie obejrzy Reksia. A ja pójdę dopakować resztę tych walizek. Ojej. Dobrze. Jutro wyjeżdżamy. Już jutro? Jutro. Ojej. No dobrze. Poglądam sobie Reksia. Nie mogę się już doczekać naszego wyjazdu. No. Chyba już wszystko spakowane, prawda? Wszystko. To co teraz?
A kto dogoni psa? Ja. Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. Kiedy biegnie z rozwichrzoną psią czupryną, nos przy ziemi jak tropiciel nisko niesie, odwadze przypomina groźną miną i ogonem w cztery strony świata macha. Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. Świat otwiera przed nim swoje tajemnice, jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody i zaprasza na wędrówkę gdzieś w nieznane. Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa? Kto dogoni psa? Może ty? Może ty? Może jednak ja. W wyprawie głowa pełna nowych wrażeń, przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach szumi jeszcze las wspomnieniem lata i namawia na kolejne wędrowanie. Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa? Kto dogoni psa? Może ty? Może ty? Może jednak ja. Już okienko się zamyka, czas na spacer wybiec psi. Znów niedługo się spotkamy, ja i ty, ja i ty. Znowu sobie pogwarzymy, znowu sobie pomarzymy, ja i ty, ja i ty.